Komentowała Pani dzisiaj, w dniu dzisiejszym na konferencji prasowej, wyrok, który niedawno zapadł w sądzie w Toruniu, tak? Tak, tak, w sądzie okręgowym w Toruniu. Sąd okręgowy w Toruniu rozstrzygał w sprawie spowództwa mieszkańców nieruchomości w Grudziądzu, położonej przy ulicy Liberta 5 i 5a. Mieszkańcy domagali się, kamienica została sprzedana w kwietniu bieżącego roku, mieszkańcy domagali się unieważnienia tej transakcji, kupna-sprzedaży i nakazanie pozwanej, czyli spółce GTBS, Grudziąckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, nakazanie sprzedania im lokali, które zajmują. Mieszkańcy tego domagali się przed sądem. Sąd w części uwzględnił powództwo, w części oddalił, stwierdził, że... W której części uwzględnił? A w której oddalił? Można prosić to szczegółowo? Oczywiście. Sąd w swoim rozstrzygnięciu w wyroku uznał, że orzekł, że transakcja kupna-sprzedaży pomiędzy Grudziąckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego a osobami fizycznymi, które kupiło kamienicę, jest nieważna. Oddalił natomiast powództwo w zakresie, w którym mieszkańcy domagali się sprzedania im zajmowanych przez nich lokali. Uzasadniając swój wyrok, sąd oparł się na analizie przepisów ustawy o niektórych formach popierania o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 1995 roku, która to ustawa również określa i możliwości działania GTBS-u, w ogóle Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Sąd uznał, że Towarzystwo Budownictwa Społecznego w ogóle, w tym GTBS również, nie mogą zbywać nieruchomości, nie mogą zbywać budynków mieszkalnych. No i właśnie tutaj problem wydaje się dosyć szerszy niż tylko tutaj lokalny rynek, nasz grudziądzki. Sprawa chyba wydaje się, że może nawet tutaj dosięgnąć rozstrzygnięcia nawet może w Sądzie Najwyższym, może w Trybunale Konstytucyjnym. To znaczy trudno mi powiedzieć, jak będzie postępowała spółka GTBS, ponieważ ona ma oczywiście drogę odwoławczą. Pierwszym krokiem na pewno będzie apelacja, zresztą już możemy spodziewać się, była zapowiedziana przez prezydenta Grudziądza, pana Roberta Malinowskiego, że najprawdopodobniej GTBS będzie apelowała od wyroku. Natomiast rzeczywiście ma to kluczowe znaczenie, dlatego że sędzia, rozstrzygając ten problem, nie opierał się na zeznaniach świadków, na całym postępowaniu dowodowym, na dokumentach przedkładanych przez jedną i drugą stronę. Tylko na analizie prawnej, tylko i wyłącznie. Na analizie prawnej. Sąd jakby zadał kluczowe pytanie dla całej sprawy, czy Towarzystwo Budownictwa Społecznego mogło zbyć nieruchomość. Jednoznacznie odpowiedział, że nie, ponieważ ustawa, o której wspominałam wcześniej, nie daje TBS-om, Towarzystwom Budownictwa Społecznego, takiej możliwości. One mogą budować, administrować, czyli zarządzać nieruchomościami. One mogą również wynajmować lokale użytkowe, które są w ich zasobach. Natomiast nie mogą zbywać nieruchomości. Do 2011 roku w ogóle nie mogły TBS-y sprzedawać nawet mieszkań tym osobom, które partycypowały w wybudowaniu tychże mieszkań. Od 2011 roku mogą to robić, mogą zbywać na rzecz partycypantów lokale, ale w tym naszym przypadku te budynki, ten budynek, o którym mówimy, i następne budynki, następne 7 budynków, zostały wniesione w 2004 roku, a po... Czyli jeszcze na podstawie tej starszej ustawy. Tak. Na podstawie tej ustawy w tej pierwotnej formie zostały wniesione aportem przez miasto Grudziądz do Grudziąckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Więc mieszkańcy, którzy chcieliby wykupić te lokale, nie mają takiej możliwości, tak uznał sąd, ponieważ nie partycypowali w kosztach budowy tych swoich mieszkań. Jakie skutki prawne na chwilę obecną to, bo to nie jest jeszcze wyrok prawomocny, prawda? Na razie wyrok nie jest prawomocny, więc sytuacja definitywnie nie zmieniła się mieszkańców ani nieruchomości. Natomiast jeżeli wyrok uprawomocniłby się, to budynek, nieruchomość wraca do zasobów GTBS-u, a transakcja kupna-sprzedaży, akt notarialny są unieważnione i mieszkańcy dalej mieszkają, są najemcami lokali, które są w zasobach GTBS-u i nie mogą zgodnie z tym postanowieniem sądu wykupić swoich mieszkań.